Następny. Gladiole? Nigdy w życiu. Róże. Muszą być róże. Róże. Kochałem zawsze róże. I następny. Walentor. Nigdy nie dla wodzi. Dla cacusia. Tylko potrawki cielęce. Chyba nic się zapowiadałem. Nic. Może pan umrzeć spokojnie. A trubna? Już przygotowana. Czekamy to... tylko na pan. To dobrze. Żegnajcie. Zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy. O zakładzie. O jakim zakładzie, świętej pamięci i panie notariuszu? Za 2 tygodnie upływa termin rozstrzygnięcia zakładu stuletniego, zawartego w roku 1859 przed moim dziadkiem, C.K. notariuszem Baltazarem Kadrylem. Obarczam pana, kolego Regula, obowiązkiem rozstrzygnięcia zakładu i wypłaty wygranej. Odnośnie akt i 1000 talarów w złocie znajdzie pan w kasecie zamurowanej nad kominkiem za moim portretem. Nad kominkiem. Przyrzeka mi pan? Przyrzekam. 1000 talarów. Podpisani obywatele stołecznego królewskiego miasta Krakowa, kupcy Hipolit Wydech i August Drabka, srogo przez Boga doświadczeni w miesiącu czerwcu roku pańskiego 1859, kiedy to w mieście Radomiu zakupiliśmy partię z kul. No to serwus, panie Garbatka. O nie, teraz proszę panów na strzemiennego. Panie Hipolicie, panie Augustie, za pomyślne dalsze transakcje polecam się łaskawej pamięci. Zostaw nas teraz samych. O, 3 przeciw 1. Jednym haustem nie wytrąbisz nawet kwarty. 30 przeciw 10. Panowie, szlachta się zmęczyła, teraz szewcy piją. 100 przeciw 30 i strzelisz na wiwat, dwie sztuce. Panowie! Pod pańskie skóry, panie Garbatka. Aby nie za dużo, cii, panie. To zobaczysz pan, jak w Krakowie piją. Ognia! Ura! Fuszer, to jest strzał? 5 przeciw 1, że nie trafiłbyś tego pana w guzik. Powiadasz? 10 przeciwko 5. 100 przeciw 10. Panowie. Jedzę. Ojej. A. Nie pozwolę.
pozwalam. Panowie! Panowie! Wywal! Psia krótka, panie Garbaczka, która to godzina? U nas. Spiesz to na bardzo. Po co ten pośpiech? Mój dom stoi otworem. Wyjadą dobrodziejowie jutro. Niemożliwe, mistrzu Garbaczka. Jego wysokość arcyksiąże zapowiedzieć raczył swój udział w puszczaniu wianków na Wiśle i przy tej okazji mamy dostać przedstawienie jego wysokości. Otrzymać koncesję na dostawę dla dworu. Na dworu nie wiedniu. No już pora w drogę, i tak za wiele czasu zmitrężyliśmy. Zenon, pośmiej się panom dobrodzieją. Na szczęście była Garbaczka. Na szczęście, panie Garbaczka! Na szczęście! Sami Garbaczy, dobry znak! Będziemy mieć się w drodze! Stawiam 3-1, że ten jest fałszywy. Przyjęte! Ja dotykam na szczęście! 5-1, że fałszywy. Podnosi garb, żeby się przypodobać garbacę. A jaki trąf? Dzwonek. Popędzaj, Macieju, na litość boską popędzaj! Ej, wijał, wijał, wijał! Macieju, dzwoni! Zwariowałeś? Popatrz! Stawiam 5 guldenów przeciwko 1, że się pozwoli pocałować. Tobie, ty stary opoju? Tam do licha trzymasz zakład? 10-5, że dostaniesz. W pysk. Caluję rączki. Co by za jeden, panie? No niestety nie ulał malowany, ale szewcy krakowcy też potrafią nie zgorzej. Co potrafią? Pić wodę. Najpierw trzeba naciągnąć, a do tego to pan pewnie nie ochoczy. Wprost. Przeciwnie, jestem do usług, padam do nóżek. 5-1, że się skąpiesz! A dziecia przeciw twoim dziecku! Chciał nas przegonić, kipciu, nie damy się! Macieju, galopem, bierz ich! Stawiam 10-1, że będziemy wiedzieć, jak to nas! Mają świeże konie, stawiam 50 przeciw moim dziecięciu! Przyjęte!
O, świnio jedna! Podawaj tyle tego! Kusiu! Wiedź przeciw temu, że jesteśmy zbudzieni! Stoń! A ty ja przeciw twoim pięciu, że się nie damy! Stoń! Chwala Boga, panowie! Chwala Boga! Wysadzik, Pobuś! Wygarbujemy ich? Oto, hurtowa robota! Zmiłowania, panowie! Zmiłowania! Przesiadka, hrabiowie! No, szybciej, szybciej, szybciej! Rączki do wozi i na świeże powietrze! Pomóżcie im wysiąść! Można zaczynać, szefie? Ściągaj z nich wełnę, Kuba! Stuprocentowa! Wysuwać się! Ale chodź, chodź. Na miłość boską, panowie, kapitanowie, szefowie. Jesteśmy biednymi kupcami, poddanymi austriackimi. Mamy nieletnie żony. To jest to, co chciałem powiedzieć. Powiesz to na sądzie ostatecznym. Powiesz na sądzie ostatecznym. Na sądzie ostatecznym. Należy bardziej zbliżyć się do natury, serdeńko. Szybkie, co się tak ukracie? Lituję się nad twoimi pantalonami i biorę je w opiekę. No ale jak można to tak na golasa? Mięknie serce! Gotówem się rozpłakać! Gotowe, kapitanie! To na flaszkę, chociaż flaszkę. Upatrz serce, marszałku. Jak można człowieka zostawić bez flaszki? Zostaw im żebrakom drogę! Nie odbierale! Zegrajcie, serdejka! Na porządku! Pomocy! Na porządku! Pomocy! Opuszcza się! Nie! Leci dalej, gdzieś na Kraków! Gdybyśmy mieli taki balon, Kipsiu, co? Gdybyśmy mieli taki balon! Chodźcie! Chodzi tędy jaki dyliżans? A może by tu kto konie wynajął? Co się stało, Kubie Pietrze, pali się? Gorzej! Antychryst bańce z nieba leci! Antychryst bańce? Powiadają dwóch diabłów spuściło! Kaj! Na łączo na drzew pustej pańki ich spuścił! Woli tylko szczeciną porośnie jak wieprze! Co? Tam są! Nasze krowy doją! Znikli jak kamień w wodzie! Nieczysta sprawa! Jeszcze jakie nieszczęście będzie! Lepiej chodźcie! Duszpasterzu! Duszpasterzu! Ojcze wielebny! Proszę ojca! Duszpasterzu! Mater Dei! Mater Dei! Ojcze wielebny! Wysłuchaj nas, łaskawa pani! Panienki jaśnie wielmożne, pomóżcie nieszczęśliwym kupcom! Brakmi! Ojej, no! Starcy lubieżni, czego im się zachciało! Listy ludzie!
świt, tu świt. Chyba nie zdziwisz się naszym strojem niecodziennym i zechcesz nas wysłuchać spokojnie, jak kupiec kupca. Długo już jeżdżę po świecie i różne rzeczy widziałem. Nawet małpy skaczące z drzewa, a co dopiero ludzi. Bo jak sądzę, jesteście jednak ludźmi. O, dzięki ci, panie, zatem wysłuchaj nas i wspomóż. Napadli nas bójcy w lasach kieleckich i obłupili doszczętnie. O, użyć nam przy odziewku i podwieź nas, panie. Jesteście ludzie nadzy. Czemu tak na nas patrzysz, wielmożny panie? Czyżbyśmy wyglądali podejrzanie? Człowiek nagi jest zawsze podejrzany. Jogniady. Stawiam 10 przeciw jednemu, że ten huntaj gotów jeszcze zawiadomić żandarmów. Już po nas, Gusiu. Jak nas przylapią bez paszportów, nie damy się, łap skapę. Дядьки, давай! Ничего, ничего, давай! Руки вверх! Бабуля, змилования, вы невинны! А почему вы голые? Obrabowali nas zbójcy, my kupcy. My niewinni. Spieszymy się, puśćcie nas. My musimy do arcyksięcia, na wianki. My niewinni. Dokumenty u was jest? My z Krakowa okradli nas. A, z Krakowa. Придется вам подождать. Мы увидим. Письмо напишем. Panowie, my nie możemy. My do arcyksięcia. My niewinni. Шпионы. Черт их знает, и я так думаю. На. А давай. Давай, давай, ты. Хоп. Поехали. Мы не винни. Мы на вянке. Thank you.
Noc świętojańska, sobótka, wianki. A my tutaj. Już nie zdążymy. Chyba, żebyśmy mieli balon. Żebyśmy mieli balon. Żegnaj, arcyksiążąt. Żegnaj, koncesjo. Żegnajcie nasze skóry. Żegnaj, wiadeczku, Wiślany. Janku z Maryjanku, Janku z Maryjanku. To piekielny świat, żeby na całej drodze do Krakowa nie znalazł się jeden uczciwy człowiek. Zbójecki, szydercza młodzież, zwyrodniała szlachta, handlarze bezduszni, okrutne chłopstwo, żandarmi ścigający ofiary zamiast bandytów. No już nieboszczyk Hamlet stół na ten temat rozważania. Zawsze tak było, a będzie jeszcze gorzej. No, daj mi tą flaszkę, bo wydurlasz wszystko. Nic się nie martw, niczego nie żaluj. Świat był i będzie folwarkiem diabła. Nawet za 100 lat? Nawet za 100 lat. A ja ci mówię, że za 100 lat to byle chłystek zdąży w jeden dzień do arcyksięcia. Za 100 lat nie będzie arcyksięcia. Będą balony. Ale balony nie będą dla ludzi nagi. A kto będzie nagi, tego dzieją? Gówno dzieje. A ja ci mówię, że dzieje. Założę się z tobą, Lazarzu, założę się z tobą, że nawet za 100 lat, gdybyś tu postawił człowieka nagiego... Powiedzmy w stroju kąpielowym, że nie gorszył potomności. No tak, to nawet za 3 dni nie dotrze. Dotrze i popiję u chabełki. Nie dotrze. Dotrze. Stawiam 10 talarów, że dotrze i to bez pomocy dotrze. Ojej, pięciokroć tyle, że nie. A ja dziesięciokroć twojego pięciokrocia. A ja stokroć twojego dziesięciokrocia, mojego pięciokrocia, no. Prze to, gdy z pomocą Bożą po wielu jeszcze przygodach udało nam się dotrzeć do królewskiego miasta Krakowa, stawiliśmy się zaraz przed naszym rejentem, jaśnie wielmożnym panem Baltazarem Kadrylem i składając każdy z nas gulderów złotych 500, uczyniliśmy zakład następującej treści. Za 100 lat, to jest nocy świętojańskiej 1959 roku, potomek w linii prostej tu obecnego pana Augusta Drabki stali się w stanie nagim, z przepaską jedynie na biodrach swoich miejscowości pod zamcze koło miasta Chęciny nad rzeką Nidą, tam gdzie nas spotkało nieszczęście i zawrze zakład z potomkiem w prostej linii tu obecnego pana Hipolita Wydecha, że w ciągu dni trzech, to jest do godziny trzeciej rano dnia 28 czerwca 1959 roku, dotrze w stanie żywym do królewskiego stołecznego miasta Krakowa. Jeśli wykona zadanie, otrzymać ma złożone tu w depozycie 1000 talarów w złocie. Jeśli zaś zadania wykonać nie zdoła, suma ta przypadnie w całości potomkowi pana Hipolita Wydecha. Model plażowy nie śniło się prababce. W tej chwili państwu zademonstrujemy praktyczność tego ubioru. Proszę. Zdejmujemy spódniczkę i mamy już kostium plażowy, jednoczęściowy. Możemy się opalać albo spacerować po plaży. Jeżeli chcemy się wypluskać w wodzie, zdejmujemy kostium plażowy i mamy kostium kąpielowy bikini. Tylko bez grymasów, moja Kasiu. Co masz przeciwko Hilaremu? Młody, przystojny, czarujący, powiedziałabym. Dobrze sytuowany. Czegoż można więcej wymagać w tych okropnych czasach? Jak pani wciągnie brzuch, że tak nie można? Jak pani się nie wierci? Idzie się przebrać na miłość boską, przecież nie możesz się w tym stroju pokazać Hilaremu. On łatnie kobiecości. Błagam cię, tylko nie kompromituj mnie. No nie, żeż pan przemówi, mecenasie. Łatnie kobiecości. Jakie to nudne. Powiedziałam, nie wyjdę za Hilarego. Ale musisz, moje dziecko, to dla nas jedyne wyjście z sytuacji. On cię tak kocha zresztą. Jakie to głupie. No ja oszaleję z tą dziewczyną. Niechżeż pan jej powie, mecenasie, moratorze. Baskinkę poprawcie, źle leży, że jestem zrujnowana. Co się tak gapisz? No niech pan jej powie, muszę lecieć. To Totolotek zamilkł. Zamiast totolotka, manko i plotka. Rozrozum śliczna, że pozostało nam tylko manko albo producent kremów kosmetycznych Melawit, pan Hilary Melasa. Pan Hilary przyjechał? Twego zicia marzeń z dzitem? Twarz nacierać Melawitem. Dzień dobry. Witamy, witamy, drogi moje pani Melasa. Dziękuję, Zuzie, to jest oczywiście dla pani. Dziękuję bardzo. Dla Kasi. Och, pani zawsze tak elegancki, ale gdzie ona? Gdzie Kasia? Kasia wciąż stroni. Ależ skądże znowu, to tylko tak, żeby pana bardziej zainteresować. Skądże pan też gada za głupstwa? Gdzie jesteś, Kasiu? Gdzież się podziała ta idiotka?
A teraz, proszę państwa, bomba sezonu. Model plochliwe ptasze, proszę. Dosyć już tych żartów. Bardzo ubawiliśmy się, ale wyjdź już, błagam cię. Tyle sobie obiecywałem po tym dzisiejszym spotkaniu. Eulalio, czy pozwoli pani, że podejmę męską decyzję? Co pan chce zrobić, Hilary? Złamanie! Przepraszam bardzo, czy zastałem pannę Katarzynę Bydeś? A czego pan sobie życzy? No, cel mojej wizyty mogę wyłuszczyć tylko pannie Katarzynie. Misja moja musi być załatwiona bardzo dyskretnie, ze względu na przepisy prawne. Panna Katarzyna jest w szafie. Ależ mecenasie, to są tajemnice rodzinne. Bawimy się w chowanego. A tak, bawimy się w chowanego. Nie wiem, co mam zrobić. No niech pan spróbuje dostać się do szafy, może pana wpuści. Panno Katarzyno, ja tylko na chwileczkę. Zaraz zacznie kichać. Jak się denerwuje, to od razu kicha. Żegnamy państwa, mamy mały interes. Z obcym mężczyzną Kasiem! Proszę się uspokoić. Zwrócę pannę Kasię w stanie notarialnie nienaruszony. Nie pozwalam! Kasia! Proszę zaczekać. Zaraz przedstawię pani jej partnera, pana Marka Drabkę. To młody kompozytor. To niesłychane. Pan miał pracować z Lotką. Miał pan przekomponować te o te makabre. Przecież to marsz żałobny, a nie wodewil. Co pan wyrabia? Dlaczego pan leży z Lotką? Umieram. A dlaczego na podlodze? Bo w łóżku są pluskwy, ja chcę umrzeć spokojnie. Proszę natychmiast wstać i siadać do fortepianu. No więc wstać czy siadać? To nieuczciwe. Wziął pan zaliczkę na wodewil i nie może pan umrzeć przed wywiązaniem się z kontraktu. Napiszę pośmiertnie, takie rzeczy się zdarzały. O, umierający nie obżerają się kiełbasą. Co to ostatnio pan handluje wędliną, czy jak? A to ten rzeźnik, meloman z dołu, przynosi mi codziennie nową kiełbasę i w zamian za to każe mi wygrywać łoczy czworni. A, nie wygłupia się pan. Powiedziałem, umieram. Natychmiast dzwonię do lekarza. Telefon nie zapłacony. Co to jest? To tego się nie gra, to klep. Tego w ogóle się nie zagra. No niech pan napisze, wodewil, pan jest bez forszy, teatr robi bokami, no co na to powie nasza primadonna, Izabella? O, właśnie nadchodzi i zaraz tu będzie. Izabella? Tak? Będzie mnie zamęczać miłością, do widzenia. Co robi, Złotko? Wychodzę, niech pan powie, że mnie nie ma. Oszalał! Na pomoc, oszalał! Izabelciu, on zwariował. Czy zastałem pana Marka Drabkę, kompozytora? Właśnie drapnął przez okno. Przez okno? Panie Drabka, niech pan zaczeka. Co się tu dzieje? Gdzie jest Marek? Uciekł przez okno. Uciekł? Przed kim? Wolałbym uchylić to pytanie. Zaczekaj, Lubko! Zabije się! Niech pan zaczeka! Panie Drabka, niech pan zaczeka. Niech pan zaczeka. Pan pozwoli, że się przedstawię. Jonasz Reguła, notariusz. Na górę! Niech pan wysłucha uważnie, młody człowieku. Sądzę, że w pana położenie... Tak, położenie jest rzeczywiście dwuznaczne. Mam na myśli położenie w sensie ogólniejszym, a więc propozycja wyda się panu chyba ponętna. Chodzi o zakład. Maleczku, trzymaj go! Chwileczkę, niech pan nie ucieka. Niech pan posłucha spokojnie. Chodźmy, siadajmy. Otóż jak powiadam, jeśli w ciągu dni trzech uda się panu przebyć trasę z Chęcin do Krakowa, stanie się pan posiadaczem 1000 talarów w złocie.
Najprawdziwszych, autentycznych talarów Marii Teresy. Co takiego? A to dobre, ja i 1000 talarów w złocie. Jestem za stary na takie bajki. Rzecz może się panu wydać niewiarygodna, lecz ja upewniam pana z całą notarialną powagą, że tak jest w istocie. Te pieniądze czekają na pana. Złożono je u nas w depozycie. Któż byłby tak wielkoduszny? Tu nie chodzi o wielkoduszność, lecz o zakład. Zakład? Mareczku, Marek! Marek! Zaczekaj, złotko! Niech pan czyta. Proszę. Ależ to śmieszne. 3 dni spod chęci do Krakowa? Zajadę w ciągu godziny. Są pewne warunki. Wystartować pan musi bez żadnych zasobów. Pojadę autostopem. Nie wolno panu mieć nic przy sobie lub ze sobą, gdyby nie strój kąpielowy. 1000 talarów? Polecę chętnie nawet nago. Start nastąpi w miejscowości pod Zamczem. Początek noc świętojańską. Wyruszy pan w stroju Adama. Co tu się dzieje? Wariata łapią. Jeden muzyk zwariował. Niejaki Marek Drabka. Drabka? Rany boskie, moje pieniądze! Gdzie jest ten łobuz Drabka? Zginął we trzymanie. Panie! Pogotowie! Lekarza! Prędko! Pani! Sonata katastroficzna. To pana kompozycja? A co pan jeszcze skomponował? Sonatę diaboliczną. A nie skomponował pan czegoś romantycznego? Romantycznego. Jakie są słowa? Słowa? Mogą być takie. Założyłaś się wczoraj ze mną, że nie kocham tak jak ty. Cień kasztanów przesłonił ciebie, ja byłem zły. Las już drzemał, było ciemno, komar psykał, snuły się mgły. Spadnie rosa jak łzy, kocham cię. Nie wierzysz mi? Przyjdzie dzień, rozumiesz, kłamać długo nie umiesz, wiem. Znów nadejdzie taki dzień, dzień kasztanów przesłoni cię, jak na zdjęciu tym wiesz, w twoim albumie. Kocham cię, uśmiechnij się do mnie. Wygram zakład, usiądziesz koło mnie. Wygram zakład, chcesz czy nie, pocałujesz wreszcie mnie, załóż się. Las już drzemał, było ciemno, komar bzykał, snuły się mgły. Spadnie rosa jak łzy, kocham cię. Nie wierzę ci. Ależ, drodzy państwo, tak nie można. Warunki zakładu wyraźnie zabraniają calowania. W celu zagwarantowania godnego, bezstronnego i sportowego...
wykonania zakładu oraz mając na uwadze słabość naszych rodów i tkliwe uczucia, jakimi wzajemnie się darzą, zabrania się w czasie rozgrywania zakładu picia benedyktynki, śliwowicy, gry w bakarata, durnia i pokera, oko i 66, jako też wzajemnego krzepienia, pomagania, częstowania tabaką, ściskania, szczypania, poklepywania, calowania z dubeltówki i wszelkiego innego pod grozą utraty premii. Utraty premii? Klauzula druga. W celu udaremnienia zaś umowy i cichych porozumień, premia zostanie wypłacona stronom tylko pod warunkiem, że zrezygnują teraz i w ciągu następnych lat 10 z wszelkich związków wzajemnych, a to narzeczeńskich, konkubinalnych i matrymonialnych. Proszę złożyć przyrzeczenie. W wypadku niedotrzymania tego punktu umowy, premia przechodzi automatycznie na budowę wesołego miasteczka Domu Starców, którego przedstawiciela pozwoliłem tu sobie zaprosić. Oto on. Państwo się poznają. Przedstawiciel Zrzeszenia Starców, pan Tymoteusz Krupa. Do usług. Czy wszystko jasne? Jasne. Ja rezygnuję. Jak to? Rezygnuję z zakładu. Pan będzie łaskaw wypłacić pannie Kasi 1000 talarów w złocie. Marku, co pan wyprawia? Jak to? Więc rezygnuje pan z 1000 złotych talarów? Nic na to nie poradzę. Zakochałem się w pannie Katarzynie. Patrzcie państwo. No ale bądźcie już rozsądni. To zakład. Gwiżdżę na zakład. Musimy wiać. Niebezpieczeństwo. Co się stało? Potem ci wytłumaczę. Uciekajmy. Ależ młodzieńcze. Panie Drabka. Panie Drabka. Zatrzymaj! Nie mogę! Podaj lasso! Jakiegoś człowieka, zaczekaj Zlotko. Dobry człowieku, czy nie widział pan przypadkiem tutaj kędzierzawego osobnika nazwiskiem Drabka? Chwileczkę, my się chyba skądś znamy. I owszem, panie dyrektorze, państwo pozwolę, że się przedstawię. Jonasz Regula jestem, notariusz. Pan Drabka pobiegł w tym kierunku. A, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Wytłumacz mi, co to wszystko znaczy. Uciekajmy! Dlaczego? Co to wszystko znaczy? Ta kobieta? Kobieta. Co pan wyprawia? A, więc to ta osóbka. A gdzież Marek? O, wcale miły kociaczek. Więc to pani jest kolejną ofiarą wybujałej fantazji naszego Mareczka? Żal mi pani. Pewno zaklinał się, że pani jest jego muzą. To stary trik. Kto pani jest? A to narzeczona pana Marka. Nasza primadonna Izabella Szelest. Narzeczona? Narzeczona. O, niechże pani nie bierze tego poważnie, Zlotko. Artyście trzeba dużo wybaczyć. Oto nasz Mareczek ledwo wyznał uczucia naszej prymadonnie, a już się puścił, że tak powiem, na wody nowych przygód. Co pani, Zlotko? O! Kasiu! Zaczekaj, Zlotko, Marek! Kasiu, ja wszystko wyjaśnię! Kasia! Kasia! Ale Kasia! Katanowa! Panie! Skarbie! Ohydny stręczycielu! Handlarzu żywym towarem! Handlarzu, co pan zrobił z moją siostrzenicą? Ależ kochani państwo, to jakieś nieporozumienie. Nie jestem handlarzem.
Jestem notariuszem. Co takiego? Chwileczkę, notariusze. Co takiego? Państwo pozwolą, że się przedstawię. Jonasz Reguła, z kancelarii nieodżalowanej pamięci Chryzostoma Kadryla. Tak. Zaraz wyjaśnię. Otóż panna Kasia... Co słyszę? 1000 talarów w złocie i tylko za to, żeby się dostać do Krakowa? Ale nago. Co z tego, że nago? Zresztą teraz lato. Najlepiej udać chorego i zatelefonować po ambulans do Krakowa. Masz talary w kieszeni, złotko. Ale nigdzie nie jadę. Dlaczego? Bo mi się nie chce. Izabelo, to szaleństwo. Wpływę na niego. Mareczku, bądźże praktyczny. 1000 talarów. Najpierw podróż poślubna. Tak. Paryż, Monte Carlo, Wenecja. Tak, wy gwiazdy, ja wasz impresario. Zagranica otworzy przed nami swoje wrota. Kasiu, moje gratulacje. 1000 talarów. Nikczemna tak nas przestraszyła. Dlaczego nic nie powiedziałaś? Nic nie powiedziałaś? Skąd jestem oczarowany? Świetny kawał. Dajcie mi spokój. Nie chcę więcej słyszeć o tym idiotycznym zakładzie. Zakład może być idiotyczny. Ale 1000 talarów w złocie! W złocie! Nie chcę tych pieniędzy. Wypluj to słowo! Kto tam? Kto tam? Panna Kasia jest zdenerwowana. Nic dziwnego, tyle wrażeń. Chcę stąd wyjechać. Natychmiast chcę stąd wyjechać. Oczywiście. Wszyscy wyjedziemy natychmiast po kolacji. Wyjedziemy. Pani wie, panno Kasiu, że pani może zawsze na mnie liczyć. Czarujący. Dziękuję, pan jest bardzo dobry, Hilary. Czarujący! Pozwól, że wyjaśnię. Nie chcę cię słuchać, odejdź. Nie chcemy pana słuchać. Kiedy ja naprawdę, Kasiu. Wszystko, co mówisz, to kłamstwo. Wszystko to kłamstwo. Przepraszam, pan sobie życzy czegokolwiek od mojej narzeczonej? Kasieńko, zapędziłeś. Proszę pana. Do zobaczenia w Krakowie. Do zobaczenia! Pan odjeżdża? Chce się pan zabrać? Wprost przeciwnie. Nie rozumiem. Zmieniłem zamiar, chcę rozegrać zakład. Pan chyba żartuje. A myśli pan, że nie wygram? Za 3 dni w Krakowie ktoś tego nie potrafi. Rozumiem. Nic pan nie rozumie. Potrzebuje pieniędzy. Co, pan jeszcze nie wyjechał? Bardzo przepraszam, ale sprawa skomplikowała się. Młody człowiek zmienił zdanie. Staje do zawodu. Co się stało? Słyszałeś, co się stało? Co? Ten pan Drabka zmienił zdanie, staje do zawodów. Wstrętny typ. To na złość. Nie mówił dlaczego? Powiedział, że potrzebuje pieniędzy. Kasieńko, nie denerwuj się, on nie ma żadnych szans. Kiedy zaczynamy? Za 4 godziny start nad rzeką. Panie rejencie, czy regulamin zabrania, jakby to powiedzieć, czy komplikowania sprawy rywalowi? Regulamin nic o tym nie wspomina. W tym właśnie miejscu, równe 100 lat temu, obywatele krakowscy, pan Hipolit Wydech i pan August Drabka, rozpoczęli swoją odysyję. Regulamin przewiduje, iż w ciągu najbliższych 6 godzin świadkom i stronie przeciwnej nie wolno opuszczać punktu zbornego, to jest złotego motyla. Zawodnik będzie łaskaw zanurzyć się. No i co pan robi? Proszę nie wychodzić z wody, póki nie ogłoszę rozpoczęcia wyścigu. Proszę podpisać protokół zakładu.
przypominam, za 3 dni w Krakowie. Jeszcze taki do Anielki nie przychodzi. Nie! Chłopaj go! Obywatele! Cześć, kolego. Błagam, ktokolwiek pan jest, niech pan mi pomoże ściągnąć to paskudztwo. Zaraz, zaraz. Czy ty też jesteś strażak? Nie. A, już wiem. Ty jesteś strażak z Marsa, tak? To. A, zdjąć krew. No. Dobrze, dobrze. Zaraz dajmy. No. Drapka. Pomogło? Muszę się dostać do Krakowa. Nie wiesz, kto by mnie odwiózł? W Krakowie zapłacę. Chodzi stąd PKS, ale nie zabiera ludzi nagich. A ty jesteś nagi. A może ty jesteś chory? Jak jesteś chory, to powinien cię zabrać ten... no... helikopter z pogotowia. Helikopter? Jestem bardzo chory. Jak zadzwonisz ze straży, przylatują. Zrobisz to dla mnie i... zadzwonisz. Zdrowie. Zdrowo ciągniesz i jesteś strażak. Pamiętaj, do Krakowa. Do Krakowa. Do Krakowa, do Krakowa. Idzie droga modrzewiowa. Idzie droga modrzewiowa. Hej! Od Krakowa do Krakowa. Thank you.
Daleko jeszcze? Już widać Pekin. Pekin? Pałac Kultury. Co to jest? Jak to co? Warszawa! Warszawa? Miał być Kraków. Kraków nie przyjmuje z powodu mgły. Lądujemy w Warszawie. W Warszawie? Nie chcę Warszawy. Miałem lecieć do Krakowa. Rozumiecie? Ależ proszę pana. Ale nie rozumiecie. Zakład. Stracę $1000. $1000 w złocie. Miałem nago przedostać się do Krakowa. Pana często boli głowa? Ale nie jestem chory. Puśćcie mnie. Mam jechać do Krakowa. Koniecznie do Krakowa. Jestem Marek... Do psychiatrycznego. To ten, co uciekł z Krakowa. Do Krakowa polecimy drugim samolotem. Ale w Krakowie jest zimno. Musimy założyć kaftanik. O, tak, koniecznie kaftanik. Tak. W Krakowie wszyscy chodzą w kaftanikach. Wszyscy? Wszyscy. Przywiozłem dwóch chorych pielęgniarzy. Niebezpieczni dla otoczenia. Tak, tak. Kto pan jest? Marek Aureliusz z Krakowa. No aha. Przecież pan nie zna z historii. Tak, tak. Sądzę, że chciałby się pan pokazać na Kapitolu. A nie byłoby źle. Oto droga na Kapitol. Mój Bombasiński, niech pan zadzwoni do zakładu w Krakowie, czy przypadkiem nie zbiegł stamtąd chory paranoik, podający się za Marka Aureliusza, dobrze? Tak jest, panie doktorze. Mam nowiny, sensacja. Pan Marek Drabka został dziś rano osadzony w domu wariatów. W Krakowie. Nie, proszę państwa, w Warszawie. Masz ci los. Jedziemy. Kasiu, gratuluję, wygrałaś. Jesteś uratowany, mój... Panie Rotaliuszu, sądzę, że może pan już wypłacić wygraną o panie katastrofę. Za dwa dni dopiero, drodzy państwo. No jeszcze nie wiadomo, jak się rzecz rozstrzygnie. Ale... Ja będę czekał w Krakowie. Cicho. A, Bombasiński, jak tam z naszym Markiem Aureliuszem? Kraków potwierdził? No owszem, uciekł taki jeden, ale gadają, że nie Aureliusz, tylko... Antoniusz, ten od Kleopatry znaczy się... Nie, nie, to ten sam, tylko awansował na cesarza. Odeślecie go natychmiast do Krakowa. Dobrze? Tak jest, panie doktorze. Ja tylko nie drażnić. Tak? Powiedzcie mu, że pojedzie do Krakowa, żeby poskromić zbuntowane legiony. O. Tak jest, poskromić legiony. Dzień dobry, a jak tam Ścielnicino, panie szlachetco? Będzie jutro, panie ordynator. Będzie. Obywatel książę Józef Poniatowski pojedzie utopić się w Elsterze. A przepraszam, pomyliłem się, nie na tej kartce. Zapomniałem nazwisko. Marek Aureliusz. No tak, to tutaj. O, Marek Aureliusz, cesarz, pojedzie do Krakowa poskromić zbuntowane legiony. Do Krakowa? Tak. To świetnie, mój pretorianinie. W takim razie mam zakład wygrany. Jak to zakład? Mamy tu bardzo ciekawy wypadek manii z urojeniami wielkościowymi. O, właśnie on. Ale dokąd to mój Bombasiński? No odsyłamy do Krakowa, panie profesorze. Ach, do Krakowa. O, to bardzo symptomatyczne. To bardzo symptomatyczne. Bardzo ciekawy wypadek, że tak powiem, awansu kompleksowego. Chory uciekł z Krakowa jako Marek Antoniusz, a u nas zjawił się już jako Marek Aureliusz, tak? Doskonała okazja. Będę mógł państwu zademonstrować nową metodę badania. Proszę chwileczkę zaczekać. Wasza cesarska mość pozwoli? Mędrcze, odsuń się. Ważne sprawy państwowe wzywają mnie do Krakowa. Inter arma silent muse. Ależ cesarzu, to nie potrwa długo. Proszę, przeprowadzimy tylko mały dialog platoński. Proszę, proszę, proszę cesarzu, proszę za mną. Tak. Ja bym się bała tak w cztery oczy z furiatem, jak on na mnie patrzy. Spokojna głowa, dla pana profesora to pestka. A teraz proszę o spokój. Terapia wymaga ciszy. Ja sam, do Krakowa. Przepraszam. Do oddziału eksperymentalnego. Co pan profesor zaordynuje? Niestety pacjent jest nieco energiczny. Należałoby zastosować porcję ćwiczeń ruchowych. Cały sprzęt rozdysponowany. Został tylko rowerek dziecinny. A to zaaplikować.
dać. Ja w sprawie tego wariata, którego mają odwieźć do Krakowa, pilne. Przepustka jest. Stój! Stop! Nie można! 5 złotych. Nie patałętaj się, chłopcyku. Odrzutowiec, wsia krew. No dyrektorku, niechże się pan wreszcie zdecyduje. Bądźże pan raz mężczyzną. No wiesz? Uwaga, podajemy komunikat o zaginionym. Dnia 25 czerwca Marek Drabka, podający się za Marka Aureliusza, zbiegł z zakładu psychiatrycznego. Zbiegły miał ze sobą rowerek młodzieżowy. Podajemy rysopis. W ciurności! Pęknął się! Czy panowie z domu wariatu? Tak, albo co? Właśnie osadzono tam omyłkowo naszego przyjaciela nazwiskiem Marek Drabka. Drabka? I właśnie... Panie, no to właśnie go szukamy. Tak? Panie, to lepszy wariat z tego pańskiego Drabki. Ale zaraz go dogonimy. Drabka drapnął na dziecinnym rowerku. A, drapnął, powiada pan, tak? Ciekawe. No to dziękuję panom. Na Kraków. Chod. Granda! Stać! Łapać złodzieja! Ty, popatrz! Na dziecinnym rowerze jedzie wariat! Proszę zjechać boczną drogę. Co się stało? Wyścig kolarski. Panie, ja nie mam czasu. Proszę zjechać boczną drogę. Tempo, tempo, tempo. Czasu, czasu. Tempo, tempo. Trzymaj! Ratunku!
tak trzymałaś, Lotko? Patrzcie, patrzcie, co się stało. Obrzyk! Obrzyk! Boże, to przecież wóz dyrektora teatru. Może Marek się zabił? To wszystko przeze mnie. Nie płacz, poszukamy go. Ale co teraz będzie z zakładem? Kontrakt nie przewiduje zgonu. I gdzie jest pan Reguła? Gdzie notariusz? Chodźmy. Stój, ratunku, złodziej! To ten łajdak Marek! Ach, bezczelny łajdak! Łajdak! Jak on mógł? Co teraz zrobimy? No, nic strasznego. Daleko nie zajedzie. Benzyny miał najwyżej na 10 kilometrów. Mogile szymnej śpisz na wieki. Więc się zatrzyma żegna tak żegna. Jeszcze nam ta muzyka jakieś nieszczęście wydruży. Cię kochania, oddzielny sobie wędrzejowie. A to wile rosza. Jak go zakocham chwalić, Oberka! Polecka, Polecka! Polecka! Jak przez radio, musi być postępowo. Wioki, troj i koniec. Amen. Macie benzyny? Tylko spirytus. Benzynę dostanie, ale w Jędrzejowie. Podwieźlibyście mnie do Jędrzejowa? Kiedy miejsca nie ma? Muzyki! Naprawdę? Zobaczycie! No to wlać! Dajcie mu harmonię! Choć jedzie, może ich zatrzymam. Spokojnie. Stać, panowie. Proszę stać. Stać. Poczekajcie. Stój, panowie. Stój. Dokąd jedziecie, panowie? Do Jędrzejowa. Na wesele z muzyczką. Ludzie, kochani, zabierzcie nas. Ukradli nam samochód. Podjeźdźcie chociaż po najbliższej wsi. Zabrać ich, szefie? Zabierzcie, panowie. Ludzie, kochani, ludzie. Ano, niech siadają. Dziękujemy serdecznie, panie kierownik. Ładujcie się. Raz, dwa, trzy. Chodźcie. Jedziemy. Jazda. Spokojnie. Tutaj już siadajmy. Już jeszcze. Teraz spokojnie. Może tak. To musi być ten łom z Drabka. Przyjechali Andruszaki. To nie Andruszaki. Jakieś obce gęby. Nie rozumiem. Przecież to miały być Antoszaki. Panowie. Antoś jest chory. Bardzo chory. I nie mógł przybyć.
Antoś jest bardzo chorutki serdeńki. Przyszliśmy w zastępstwie. A rock'n'rolla umiecie? Bo u nas w Jędrzejowie musi być postępowo. Rock'n'roll i koniec. Spokojna głowa, już my wam zagramy. W mogile ciemnej śpiew. Do roboty, wyciągać instrumenty. Ręce do góry. Obywatel, no. Dyrektor Słoma. Poproszę klucze od kasy. Śpisz na wieki, więc się ciszę pa. Żegnać łzomach, żegnać łzom. Prędzej żeś, pchaj. Kręci korek. Dobra, dobra. Zaraz będziemy na milicji. Kladzie samochody, fiołeczku. Fiołeczku? Wystarczy, żeby cię wsadzić na dłuższy czas. Pani Kasiu, ja wszystko wyjaśnię, ta kobieta, ta Izabella. Na górę szybko, proszę pani, proszę pana.
się pani przestanie gniewać. Zgaś! Zgon. Zabrać. Następny. Zgon. Następny. Zgon. Następny. Zgon. Co jest? Ukradł samochód temu obywatelowi. Ukradł samochód i ubranie. Panowie, to intryga. Pożyczyłem tylko. Dobra, dobra. Zatrzymać do dyspozycji prokuratora. Aresz zapchany bandytami, sierżancie. Panowie, tylko nie do bandytów. Zamkniemy na razie tego obywatela w przedsionku kostnicy. Panowie, jakbyście to potrafili? Wyższa technika i wykształcenie. Wiek 20, szanowny panie. To ten, co nas bił. Zostaw go, to kolega z branży samochodowej. Gwizdnął temu kibusowi Spartaka. Ja tylko pożyczyłem. Pokaż mu lepiej, cośmy znaleźli w tym wózku. Kapujesz coś z tego, koleś? Panowie, kiedy ja naprawdę... Nie gadaj nic, umowa zawarta. 1000 plastelków w złocie. Dzielimy pół na pół. Chodźmy,
Panowa! Jazda! Do lasu! Szybko w taksówkę, za nami jedzie Hilary! Hilary? To jest, otwieraj pan. Nigdzie nie jadę, to kryminalna sprawa. 1000 talarów, to jest 1000 złotych polskich. Patyk, a jedziesz pan? Kryminalna sprawa. Tośmy wpadli z lotko. Lada chwila nadjedzie Hilary. Ten Biber zawiadomi milicję. Już jadą! Nie, to jak się autobus, zatrzymać go! Stać! Zatrzymaj się! Grabiewicz, jak się masz, stary błaźnie? Jak się masz, Wotlucz, ile ważysz? Podjedziesz nas do Krakowa. Musimy tam być najdalej na 3 rano, niecałe 70 kilometrów. No nie mogę, muszę jechać do Jędrzejowa, mam 2 spektakle. Zresztą siadajcie, podwiozę was do Jędrzejowa, macie pociąg do Krakowa o 12 w nocy. 1,5 godziny jazdy! Jedziemy. Ciao! Po 11:00. 4 godziny do rozstrzygnięcia. A Hilary nie wraca. Wielkie co, najwyżej przegram. Licz się ze słowami. Nareszcie! Nie mamy chwileczki czasu do straty. Czy przypomina sobie ciocia tego pana? Tak, ten pan jest przedstawicielem domu starców, wiem. Tymoteusz Krupa, do usług, szanowna Dorotka. Dziękuję pan. Pan Tymoteusz wie, gdzie się schował ten łobuz Marek. Nie mamy chwili czasu do stracenia. Działajmy bez świadków. Jest ktoś, kto Marka zatrzyma. Kto? Kasia. Ja? Oszalałeś? Wystarczy, żebyś tylko do niego poszła i... Poszła i... I co? I co? No i żebyś go zatrzymała. Go zatrzymała? No przecież wiesz, że mnie i jemu nie wolno nic ze sobą. Stracimy prawo do pieniędzy. Pan Tymoteusz Krupa tylko czeka na to. Ale kto powiedział, że macie mieć cośkolwiek ze sobą? Broń Boże! Żadnych zbliżeń cielesnych. Żadnych zbliżeń cielesnych. Będziesz się z nim drążyć, przekomarzać i musisz go przetrzymać do godziny 3:00. Do 3:00! Myślicie, że da się nabrać? No jasne, przecież ten idiota kocha się w tobie do szaleństwa. Co wam wpadło do głowy? Wierz mi. Znam się cośkolwiek na miłości. Nie, teraz. Nie mamy czasu. Która godzina? Pół do 12:00. Nie mamy chwili czasu do stracenia? Idziemy. Tak. Proszę. Chodź. Hej! Co tutaj robisz, dziecko? Ja? A pan co? Ksiądz w teatrze? Ksiądz w teatrze. Prowadzę pracę duszpasterską wśród teatralnych owieczek. Ładnie się tu ojciec urządził. No cóż, moje dziecko, jestem
mnichem postępowym. A te kociaki? To są nawrócone owieczki teatralne, którym udzieliłem pomocy duchowej. To świetnie, bo ja też potrzebuję pomocy. Ogromnie i natychmiast. Córko, o tej porze, no, przyjdź jutro, to cię wyspowiadam. Nie wyjdę stąd, aż mi ojciec nie wysłucha. Taka jestem nieszczęśliwa. No, więc mów. O co chodzi? Zostałam oszukana przez mężczyznę. Co? Poznałam chłopca. Na imię miał Marek. Mówił, że mnie kocha, ale to nieprawda, bo on miał narzeczoną i wcale mnie nie kochał i porzucił mnie. Kasiu, naprawdę tak myślałaś? Naprawdę. Jak mogłaś tak myśleć? Przecież ja tylko ciebie, że przecież ja cię... Co w takim razie znaczy ta maskarada? Co? Z rozpaczy. To jednak wybrałeś się w tą niemądrą podróż. A co mi pozostało, kiedy ty i ten... O, biedny zazdrość. A ten łajdak, Hilary. No wytłumacz się. Hilary to wymysł ciotki Eulalii. Był jej potrzebny do pokrycia mank. Za to ty się zaręczyłeś z tą... tu Izabellą. Przestań. Zupełnie nic nie rozumiesz. Jak ci to wytłumaczyć? Zrozum. Izabella to polityka teatralna dyrektora. W ogóle daj ty mi spokój z tą Izabellą. Ona się kocha w tobie. Bzdura. A zresztą gdyby nawet... No to co? Już naprawdę wszystko skończone. Zostaje. Nie wierzysz mi? Proszę, weź bilet. Marku, słodko, pośpiesz się, już czas. No co ty tam robisz, Marek? Dajcie mi spokój! Nigdzie nie jadę! No jak to, słodko, no nic nie rozumiem. Po prostu nie jadę, mam wszystkiego dosyć. Co się daje? Z nim dzieje, no co on bredzi, no? Ajajajajajaj, rany boskie, nieszczęście. Co się stało, dyrektorku? Jeszcze nic się nie stało, ale może się stać. To dziewczyna! Marku, otwórz! To pułapka na ciebie! Opamiętaj się! Nie! Powiedziałem, że nigdzie nie jadę! Marku, ty naprawdę rezygnujesz? Naprawdę. A ty chcesz, żebym jechał? No, chcę, żebyś wygrał. Wystarczy, że wygram ciebie. Nie, nie wolno nam tego robić, Marku. Stracisz prawo do wygranej. Regulamin zabrania... Ja mam mój regulamin. Marku, nie chcę, żebyś przeze mnie... Idziemy na stację. Nie wyobrażaj sobie, że tylko ty masz monopol na wspaniałą myślność. Chcesz? Zrobię cię milionerką. Wygrasz. Nie chcę. A więc? Zakład skończony. Dokąd to, moi państwo? Tuż ten zbroniony, garderoby teatralne. Przepraszam, dyrektorze, ale jest... 11:55 i pański pupil nie zdąży przed trzecią do Krakowa. Wygraliśmy! Wygraliśmy! Pański zegarek źle chodzi, jest za 5:12. Zdąży, wygraliśmy! Przepraszam państwa, to ja wygrałem. Jak to? Jak to? Starze, to szala. Proszę popatrzeć, jak najwięcej świadków. Odrzyk! Odrzyk! O Boże, co ona robi? Moje talary! Uciekajmy. Oni nas rozsadzą. Im chodzi tylko o pieniądze. Tędy.
Kasiu, źle z nami. Nie mów tak, bo całym nie lepiej. Thank you.